Stary, znowu zaspałeś do roboty, migiem wstawaj i zapierniczaj do roboty, bo ciebie wyleją. Wiesz, że zapominam o tym. Wiesz, że zapominam o tym. Zapomniałeś, że za komuny w sobotę się harowało, 6-tygodniowym dniu pracy zaspałeś ponad 40 razy. Nie jadłem żarcia. Zapierdalaj, migiem skoczysz na przerwie do MC Donalsa. Bimber ćpoki, piwo piwo dla ciotów. Janusz, chodź na stronę, mam ci coś do przekazania. A, ojcze, czemu rozdajesz bimber za free? A to tylko przykrywka, bo ćpoki nie puszczą mnie. Nie puszczą mnie. Teraz chodź na ubocze, wywiad nasz naszej parafii się dowiedział coś strasznego. Twoja stara jest w ciąży, tylko żartowałem. Cała ludzkość stoi na krawędzi niebezpieczeństwa, bo plugastwa planują zaatakować naszą ludzkość, a Gomez, właściciel tej kopalni, nic nie robi. No dobrze, co mam do tego? Bo tylko po jajach się drapie. Mam to w zadzie. Ty jesteś wybrańcem ojca dyrektora, jeśli ci się uda pokonać te plugastwa, nie będziesz musiał harować do sranej śmierci w kopalni. Chodzę w to. Znikam. O kurde, to był dzień. Tobie chyba przed lenistwem. Ja ciężko pracuję, nieważne. Coś ćpałeś, chyba trzeba ci zrobić testy. Kaznodzieja był w pracy i powierzył mi misję. Przed potwarami, co mają się wykluć, a później zostanę bohaterem kraju. Potrzebuję super sprzętu. Kowalo, potrzebuję pancerza, co mnie uchroni przed wszystkim, nawet przed robalami. Sporo to będzie kosztować. A można na raty? A masz zaświadczenie, że jesteś osobą pracującą? No pasuje. 50 baniek za to. O mordę, cudo. Ile spłacę siana? 50 baniek za to. To na raty. Pozio. Teraz to mogą mi podskoczyć. No dobra, jestem na miejscu. Teraz jestem potężny. Będą chcieli zagonić mnie do roboty. Do roboty. No. Przepraszam, którędy na Choroszcz? Ty tu... Jedzenie masz. Ja tu mam misję do wypełnienia. Pacanie, ja tak się starałam, a ty tak się odzywasz, w domu pogadamy.
Wreszcie moja baba nie będzie mi przeszkadzać. Jeśli twoje dziecko słucha techno, to wiedz, że coś się dzieje. Co to ma być? Zaczekaj chwilę. Kup sobie kulę. Po co? Zaraz ci przywalę cioto. Że co? Bo to był troll, Ćpoku. No tak, strollowaliśmy cię z ojcem dyrektorem.